Moi drahí, moi kochani, neviem prečo, ale taká ľútosť je v mojom srdci. Neviem dlačego, ale taký žal je v mojom srdcu, že už sa blíži ten čas, keď sa budeme môcť. Že už zbliža sa ten koniec našeho požegnania. Ale veľmi som vďačný Pánu Ježišovi. Bardzo jestem wdzięczny Panu Jezusowi. Že tento čas on bol s nami. Že přes ten čas on s nami byl. Neviete si ani predstaviť. Nie potraficie sobie nawet wyobrazić. Aký vzácny to bol čas pre mňa. Jaký cenný to byl čas dla mnie. Že som mohol byť s vami. Že mogłem tutaj być razem z vami. Viete to obecenstvo, ktoré nám Pán Ježiš dal. Viete, tá spoločnosť, ktorú dal nám Pán Jezus. To je veľký dar pre nás. Veľký dar dla nás. A to ja si vždy veľmi vážim. To ja zawsze cenię sobie tego. Práve som pred chvíľou hovoril Matúšovi. Vlastne pred chvíľou mluvím do Mateúša. Že som nerozumel, prečo Pán chce, aby som wykładał o żywocie Jakuba. Że nie wiedziałem, dlaczego Pan chce, żebym zwiastował, nauczał na temat życia Jakuba. A jak dochodzimy k tomu záveru. A kiedy przychodzimy do końca, tak zupełnie jasnie widzim. To bardzo jasno mogę zobaczyć, że te rzeczy, które się tykają jego żywota. Że te rzeczy, które dotyczą jego życia, że w podstawie wszystkie mamy miłość przejść. Że w zasadzie wszystkie te możemy tak przechodzić. A że właśnie zbliżamy się k takiemu záveru. I że zbliżamy się do końca. Ale myśmy właśnie wszyscy na początku. Ale właściwie to wszyscy jesteśmy na początku. Taka jest to wielka miłość Boża. I bardzo wielka łaska to jest od Pana. Keď môžeme tak myslieť na tie veci nášho života. Kedy môžeme myslieť do prišlosti o rzeczach v našom życiu. A keď by Duch Svätý nám pripomenul tieto veci v našom v budúcnosti, v našom živote. A tešilbym sa, kdyby Pán pripomňal, Duch Svätý pripomňal nám tie rzeczy v prišlosti. Aby sme nemuseli urobiť tie chyby v živote. Žebyśmy nemuseli takých błędów popełniać v życiu. Ktoré robil Jakub. Ktoré popełniał Jakub. Albo ktoré som robil aj ja. Albo ktoré ja też popełniałem. Albo to, čo nás varuje Božie slovo. Albo to, pred čím nás prestrega slovo Bože. Aby sme mohli byť pripravení do toho života. Že by sme mohli byť prigotovaní do życia. Ja som veľmi vďačný za tieto chvíle. Bardzo vďačný jestem za ten čas. Viem, že už teraz prichádza ten čas. Viem, že už nadchodzi ten čas. V mojom živote. V mojim życiu. Keď prichádza čas zúčtovania. Kedy nadchodí moment zdania rachunków. Ale vy ste ešte na štartovacej čiare. Ale vy jesteście na linii startu jeszcze. Chcem vás povzbudiť. I chcę pobudzić vás. Aby ste boli verní Božiemu slovu. Żebyście zostali wierni słowu Bożemu. Aby ste hľadali Pána. Żebyście szukali Pana całym sercem. Vo všetkých veciach života. W wszystkich rzeczach w waszym życiu. Ten človek, ktorý čaká na Pána. Ten človek, ktorý očakuje Pána, ten nespúžni sa. Ale ten, kto sa v živote ponáhľa. Ale ten, ktorý v życiu spieši sa. Ten zameška. Ten veľa rzeczy ominie. Ja som bol v živote človek, ktorý som sa vždy ponáhľal. Byłem v życiu človekiem, ktorý zawsze všende spiešil sa. A veľa som v živote meškal. A veľa v życiu straciłem. Ale tam, kde som sa učil čakať na Pána. Ale vtedy, kedy učilem sa očekývať na Pána, tam som urobil zázračné kroky. To tam učinilem také cudovné kroky. Napredovanie za Pána. I postępowałem za Pánem. To je moja skúsenosť života. To je moje życiowe doświadczenie. Ja vás chcem povzbudiť. I chcę dodať vám otuchy, pobudiť vás. Aby ste nikdy nebežali. Žeby ste nikdy nebiegli. Bo ten, kto beží, ten zameška. Jaż ten, ktorý zawsze všende biegne, to spúžni sa. A kto vie čakať na Pána. Ale kto potrafí očekývať na Pána. Kto hľadá jeho tvár. Kto šuká jeho obliča. A kto nájde to obecenstvo s ním. I kto znajde tú obecnosť s ním. Tak ten urobí veľké kroky viery dopredu.
to uczyni wielkie kroki, postępy w wierze. A tomu vás chcem povzbudiť. I do tego chcę was pobudzić. Ja teraz poprosím milého brata, aby prečítal text, który nás bude ďalej viesť. Przeczytajmy text, który będzie nas prowadził w tej całej usłudze następnej. 34 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Prosím, abyś ho przeczytał. Cały rozdział przeczytajmy. 34 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. A gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. I rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dzieweczkę za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że zań bił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przy bydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do ich przybycia. A Hamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezwstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamor zaś tak odezwał się do nich, Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej, dajcie mu ją za żonę, proszę, i spowinowaćcie się z nami. Dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony córki nasze i mieszkajcie z nami. Ziemia stoi przed wami otworem, osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel i nabywajcie ją na własność. A Sychem rzekł do ojca i braci jej, jeżeli tylko doznam życzliwości od was, dam cokolwiek ode mnie zażądacie. Zażądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru, a dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. A wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi, ojcu jego podstępnie, bo zhańbił siostrę ich Dinę, mówiąc do nich, nie możemy uczynić tego, aby siostrę naszą wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby hańbą dla nas. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u was. Wtedy damy wam córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie za żony, zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Lecz jeśli nas nie usłuchacie i nie obrzezacie się, weźmiemy córkę naszą i odejdziemy. Słowa ich podobały się Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora. Młodzieniec nie zawahał się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba. Był zaś najbardziej poważny z całej swojej rodziny. Potem przyszedł Hamor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego i rzekli do mieszkańców miasta swego tak, mężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas, niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel, ziemi jest tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, a córki nasze będziemy za nich wydawać. Lecz mężowie ci zgadzają się zamieszkać z nami, aby stać się jednym ludem, tylko pod tym warunkiem, że każdy mężczyzna u nas zostanie obrzezany, tak jak oni są obrzezani. Gdyż trzody ich i dobytek ich i wszystkie bydło nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas. I usłuchali Hamora i Sychema, syna jego. Wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy mężczyźni obrzezali się, każdy mieszkaniec miasta. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli sobie swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. A synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i zupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich i to, co było w mieście i co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci i kobiety. Zupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego, sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańby w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków. A przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. A oni odpowiedzieli, czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą jak z nierządnicą? No kto by poczytał z takim to dalszym przybiegom w życiu Jakubowym. Kto by liczył na taki dalszy bieg życia w życiu Jakuba? Kiedy pozeramy do teraz na ten żywot Jakuba. Kiedy dotychczas patrzymy na życie Jakuba,
Tak ako on riadil svoj dom. Tak jak on zarządzał swoim domem. Tak to w jego domie było. Tak było to w jego domu. Kiedy powiedział, tato skupina patrzy sem. Kiedy powiedział, ta grupa należy tutaj. Ta skupina tam była. A ta grupa była tam. Kiedy powiedział służobnikom, wy toto budete. Kiedy powiedział do sług, wy to uczynicie. Tak ci sługowie urobili to. To ci słudzy to zrobili. Kiedy powiedział dzieciom, wy toto budete. Kiedy powiedział do dzieci, wy to zrobicie. Tak dzieci posłuchały. To dzieci posłuchały swojego taty. Jakub riadil swój dom. Dotychczas Jakub zarządzał swoim domem. A Jakub był ten, który miał pierwsze słowo, a posłuchał. A Jakub był tym, który miał słowo pierwsze, jak i ostatnie. Cítil tu zodpovednosť za tú svoju rodinu. Čul tu odpovedalnosť za svoju rodinu. Zriadoval veci svojho života tak, že on bude zodpovedať za tú rodinu. I te rzeczy v svojom życiu uporządkował w ten sposób, že to on będzie odpowiadał za svoju rodinę. Lenže tá nasledujúca generácia, ktorá prichádza z jeho života. Tylko že tá następna generácia, ktorá vyvodí się z jeho życia, tá rastie. Rośnie. Silnie. Potężnieje. A on slabnie. I on słabnie. A to jest poriadok żywota. I to jest właściwie porządek życia. Tak to idzie w żywocie człowieka. Tak to dnes biegnie w życiu człowieka i dzisiaj. Kim jest ojciec w sile. Dopóki ojciec jest silny. Zdwignie swój głos. Podniesie głos. Jego autorytet jest upewniona. I jego autorytet jest pewny. A tak jako zriaduje priebieg. Bieg żywota rodziny. I tak jak on zarządza biegiem życia rodziny, tak w tej rodzinie to beży, a tak to idzie. Tak w tej rodzinie to działa i funkcjonuje. Ale przyjdzie czas. Ale przychodzi moment, kiedy ta następna generacja. Kiedy ta następna generacja też zaczyna zdwigać swoje głosy. Tak samo zaczyna podnosić swój głos. Tak isto uplatniuje swój wpływ. Tak samo swój wpływ przesadza. A demonstruje swoją wolę. I demonstruje swoją wolę. A z tym to my, ojcowie, musimy aj do budúcna počítať. A z tym my, ojcowie, musimy liczyć się w przyszłości. Aj u mnie, kiedy były moje dzieci małe. Tak samo i u mnie w rodzinie, kiedy moje dzieci były małe. Tak ja som bol ten, ktorý som mal právo krytykować. To ja byłem tym, który miał prawo krytykować. Prečo si sa. Prečo si ruky nie umyłeś? Dlaczego ty ręce nie umyłeś? Prečo si priniesol słabą známku ze szkoły? Dlaczego ty zły stopień przyniosłeś ze szkoły? Złą cenę? Prečo si sa nepreliekol, keď si prišiel? Dlaczego nie przebrałeś się, kiedy wróciłeś ze szkoły? A keď som niečo povedal? A kiedy coś powiedziałem? W tej rodzinie to tak było. To w tej rodzinie tak to było. A teraz moje dzieci narastły. A teraz moje dzieci wyrosły? A zaczynają krytykować mnie. I oni zaczynają krytykować mnie. No a zmieni się sytuacja. No i sytuacja się zmienia. To, co sme rozsiewali. To, co sialiśmy. To teraz będziemy rządzić. To teraz będziemy rządzić. Braciszanko. Braciszanko. Masz się na co cieszyć. Masz się na co cieszyć. Ale. Ale. Termin jest dôleżyte. Bardzo ważne jest. Abyśmy tu inwestycję, którą dajemy do tej rodziny. Żebyśmy ten wkład, inwestycję, którą dajemy tej rodzinie. Aby ten wkład był na zakładzie Bożego. Żeby ten wkład był na fundamencie Słowa Bożego. A to sme hovorili, że wszystko, co nie jest na zakładzie. I już rozmawialiśmy o tym, że wszystko, co nie jest zbudowane na tym fundamencie. To, zrzuci na hlad. To wszystko zesypie się nam na głowę. Wszystko, co sme zaniedbali. Wszystko, co zaniedbaliśmy. Wszystko, na co sme nie byli pozorni. Wszystko, na co nie byliśmy tak uważni. A nie dawaliśmy na ten zakład Jezusa Chrystusa. I nie budowaliśmy to na fundamencie Jezusa Chrystusa. Przyjdą skuszki. To przyjdą doświadczenia. Przyjdą ciężkości. Przyjdą trudności. A rzuci się nam to na głowę. I wszystko leci nam na głowę. A preto. I dlatego. Jest dobre, że wy młodzi, którzy jesteście tu. Dobre jest, jeżeli wy młodzi, którzy tutaj jesteście. Którzy się chystacie do rodziny. Którzy właściwie przygotowujecie się do rodziny. Wy młodzi mężowie. Wy młodzi mężowie. Którzy się przygotowujecie do ojcostwa. Którzy przygotowujecie się na ojcostwo. Wy, młode dziewczyny. I wy, młode kobiety. Które się przygotowujecie na macierstwo. Który przygotujecie się na macierzyństwo. Kiedy wiecie o tym. Że już teraz. Że już teraz. Możecie w
wszystkie rzeczy swojego życia stawać na zawsze. Wszystkie rzeczy w swoim życiu możecie budować na fundamencie. Lebo przyjdzie raz czas. Ponieważ przyjdzie pewien moment, taki czas. Kiedy niekto inny przebierze kormidło z twoich rąk. Kiedy ktoś inny weźmie ster z twoich rąk. A gdybyś go nie chciał wypuścić. A gdybyś nawet nie chciał go puścić ano, czyli lejce, o. Raz ty to wypadnie z rąk. To pewnego dnia wyleci ci to z rąk. A niech to zdwignie. Jak ktoś podniesie. A inny będzie pochaniać. A inny będzie popędzał te konie. A inny będzie mać w rękę owoc. Inny będzie miał w ręce te lejce. Nie jest jedno. A więc nie jest obojętne. Że kto tu owoc zobere do rąk. Kto te lejce weźmie za ciebie. A nie jest jedno. I nie jest obojętne. Jakim smerom si išiel do wtedy, w jakim kierunku ty dotychczas szedłeś? Że ty, którzy idą z tobą. Że ci, którzy idą razem z tobą. Czy żyją z tobą w spórze? Czy żyją w buncie przeciwko ciebie? Albo idą a słuchają z tobą. Albo idą i przytakują tobie. Żegnają ci. Błogosławią cię. Podopierają cię. Wspierają cię. A wiesz, że raz kiedy wypadną. I wiesz, że pewnego dnia, kiedy lejce wylecą z twoich rąk. Niech to prebere tieto veci. Ktoś weźmie te lejce. A posmeli cię. I posmeli. Posmeli, povzbudí cię. I pobudzi cię. A powie. I powie. Ojecko. Tato. Ja chcę pokraczować. Chcę kontynuować. Ja chcę w tym, co Bóg cieba wiedział. Ja chcę w tym, w czym Bóg ciebie prowadził. Ja chcę być. Chcę zostać tym wierny. Ja chcę iść dalej. Ja chcę iść dalej. Przebierę sztafetu. A więc weźmie tę pałeczkę. A ako je to dobre tomu starcowi? I jak dobrze jest dla tego starca, kiedy sa może dívať na kiedy swoją nastupującą generację. Może patrzy na swoją następną generację. A może do poslednej chwili widzieć. I może do ostatniego momentu widzieć, że wszystkie rzeczy żywota, że wszystkie rzeczy w życiu, że ten dobry przykład i że ten dobry przykład w życiu jego synowie, jego synowie, jego cery, jego córki, jego zaciowie i jego zięciowie, jego niewiasty i jego niewiasty, jego wnuczata, jego wnuki, wszyscy idą. Wszyscy idą w tym kierunku. Ako spokojnie może zażmurzyć swoje oczy. Jak bardzo radośnie, spokojnie może zamknąć swoje oczy. I powiedzieć, Panie, dzięki Ci. Wszystko tylko Twoja łaska. Znałem pewnego człowieka, który był bardzo stary. Ja byłem pastorem tego zboru, którego on był członkiem. I mówi do mnie, radością mam w sercu wyjadrzył. Chętnie podzieliłbym się z Tobą radością, którą mam w sercu. Ja mówię, no powiedz, powiedz bracie, co masz na sercu. On mówi, wiesz, mam wielką, ogromną radość. Ponieważ stwierdziłem, że wszystkie moje dzieci należą do Pana Jezusa. Wszystkie moje niewiasty, zięciowie należą do Pana. A teraz już aj posledné moje vnúča. I teraz nawet ostatni mój wnuk prijal Pána Ježiša. Przyjął Pana Jezusa. A ja tak vidím, že už teraz môžem kľudne zomrieť. Ja tak widzę, że teraz już może mogę spokojnie umrzeć. Lebo moje oči videli Božie spasenie. Ponieważ moje oczy zobaczyły Boże zbawienie. A spomínam si, ako prišiel jeho vnúčik, ktorý ešte bol len taký 10-roczny. Pamiętam, jak przyszedł do niego jego wnuk, który miał wtedy 10 lat. A mówi starkiem. I mówi do dziadka. Tomu to bratowi. Do tego brata. Starki. Dziadku. Już teraz nie jesteśmy rodzina. Teraz już nie tylko jesteśmy rodziną. Ale my jesteśmy bracia. Ale jesteśmy bracia. A starki za wielmi radował. I ten dziadek cieszył się bardzo. Spokojnie odchodził. I zadowolony odchodził. Bo widział, że ta jego budująca generacja. Ponieważ widział, że ta następna generacja, przyszła generacja. Przebiera sztafetu. Bierze pałeczkę. A pokraczuje w tom. I kontynuuje w tym biegu. I odszedł do Pana. Jakub naraz widzi. A więc Jakub nagle dostrzega. Że już nie on
rozhoduje w domu. Że już nie on decyduje w swoim domu. Że już jego synowie, przebierają tu owoc z ręki. Oni biorą te lejce z rąk. Już się nie radzą ze swoim ojcem. Już nie zaczerpią rady u swojego ojca. A naraz wszystko to, co teraz Jakub drżał w swoich rękach. I nagle wszystko to, co Jakub trzymał w swoich rękach. Naraz mu to z ręki, chciaz, nie chciaz, wypadł. Nagle chcąc czy nie chcąc, z rąk mu się to wyśliznęło. A rzeczy idą inaczej, jak on sobie wyobrażał. Rzeczy idą w innym kierunku, jak on sobie wyobrażał. Ale teraz posłuchajmy rzeczy. Rzeczy ci synowie wiedzieli, no, co ich ojciec myśli. No ale teraz osądźmy, czy ci synowie wiedzieli, co ich tata ma na myśli. Albo nie wiedzieli. Wiecie, my jesteśmy odpowiedni. Wiecie, my jesteśmy odpowiedzialni. Nie już wtedy, kiedy się rzeczy dzieją w naszych rodzinach. Kiedy rzeczy dzieją się w naszych rodzinach. Aby te dzieci nadobudli dobre zmyślania, dobry smer. Żeby te dzieci po prostu przyjęły ten dobry kierunek i dobry sposób myślenia. Ale my musimy już te dzieci przygotowywać do życia. Ale te dzieci musimy już przygotowywać do życia. Mamy swoje córki. Mamy swoje córki i swoich synów. A je trzeba, abyśmy ich do życia przygotowali. I potrzebne jest, żebyśmy przygotowywali ich do życia. Jak kiedy som widział tego mojego małego Tomaszka. Kiedy widziałem mojego małego Tomaszka. Kiedy jako trojroczny. Miał 3 lata wtedy. A wyznawał, że tak miluje Pana. I wtedy wyznawał, że tak bardzo kocha Pana. A poczuwam, jak on modli w językach. I słyszę, jak on modli się w językach. Jak idzie za Panem. Jak idzie, podąża za Panem. Kiedy ma oczy boleli. Kiedy oczy moje bolały mnie. Spytał sama tatinko. Pyta tato. Chcesz, abym się ci pomodlił za twój wzrok? Czy chcesz, żebym pomodlił się za twój wzrok? A mówię, możesz. Ja mówię, możesz. Tak położył prosztyki. A więc położył ręce. Na moje oczy. Na moje oczy. Chwycił mnie tak za głowę. I chwycił mnie tak za głowę. A modlił się gorliwo. I modlił się gorliwo. A mówię, Panie Jezu, uzdrów oczka mojego taty. Panie Jezu, uzdrów oczka mojego taty. Kiedy powiedział amen. Kiedy powiedział amen. No już jest dobrze. Już jest dobrze? A ja som zistil, że jeszcze to nie jest. Stwierdziłem, że jeszcze nie całkiem jest w porządku. Nie wiedział, som oczy otworzyć. Nie potrafiłem oczy otworzyć. A som silny zapal z pojówek. Miałem taki zapalenie z pojówek. Mówię, jeszcze to nie idzie, synu. Ja mówię, jeszcze się nie da, synu. Tak, jeszcze raz. To on mówi jeszcze raz. Znowu mnie chwycił. I na nowo uchwycił mnie. Panie Jezus. I mówi, Panie Jezu. Widzisz, jako ocka, widzisz jak oczka. Tata bolą oczy. Proszę cię, uzdraw mój. Proszę ciebie, uzdrów ich. Wtedy Duch Święty mówi. Duch Święty przemówił do mnie. A mówi. I mówi. Prosicie, a nie bierzecie. Wy prosicie i nie bierzecie. Mówi, a ako to mam zobrać? Ja wiem, no w jaki sposób mam to odebrać, Panie? Duch Święty mi mówi. Duch Święty mówi do mnie. Ty si kazatela, nie wiesz? Ty jesteś pastorem i tego nie wiesz? A co ty uczysz tych ludzi? A więc co nauczasz tych ludzi? Kiedy ty nie wiesz. Kiedy ty nie wiesz. Pozwij na to dziecię. Popatrz na to dziecko. Wszak ty złomisz jego wiarę. Przecież ty przełamiesz jego wiarę. Ty mu powiesz ze swoim przystupem, że to, co on wierzy, to nie funguje. Powiesz mu ze swoim takim podejściem do sprawy, że to, w co on wierzy, nie działa. Powiedziałem, dobrze, Panie. Kiedy skończy mój syn. Kiedy mój syn skończy się modlić, ja otworzę swoje oczy. Otworzę swoje oczy. A kiedy skończył? A kiedy skończył? No już jest dobrze. No już jest dobrze? A ja są w wierze. Ja w wierze wziąłem. Otworzył są te oczy, które są do wtedy. I otworzyłem te oczy, które dotychczas nie mogłem otworzyć. Moja mężelka mówi. A moja żona mówi. Takie si miał czerwone oczy. Takie czerwone miałeś te oczy. Żerało czerwone. I takie aż takie pożerająco czerwone. A jak są zadziwala ci na oczy. A kiedy patrzyłam ci w oczy. Widzim, jako w skutku ci sa ci naprawiają te oczy. To widzę, jak rzeczywiście naprawiają ci się ten wzrok. I mówię do swojego syna. A w wierze są to powiedziałem. I w wierze powiedziałem to. Już jest dobrze. Już jest dobrze. I on tak. A i się. I poszedł. Autyczko. Wziął samochodzik i bawił się.
Dôležité je, aby sme zasievali vieru do našich detí. Ważne jest, żebyśmy zasiewali wiarę w serca nasze dzieci. Aby ich zmyślanie. Żeby ich sposób myślenia. Aby ich poczynanie. Żeby ich sposób działania. Aby ich rozhodowania. Żeby ich decyzje. Boli podľa Pana. Były według Pana. A je to treba, abyśmy już od malička ich wierzyli. I ważne jest, żeby od mała już prowadzić ich. A potem? A potem? Aby pouzbudzovať ich. Że dodawać im otuchy. Keď príde ten čas. Kiedy 13, 14 rokov. Przyjdzie ten czas 13-14 lat. Kiedy niekiedy jest ciężko z tymi dziećmi. Kiedy czasami trudno jest z tymi dziećmi. Bo sami nie rozumieją, co ponieważ sami się dzieje. Sami nie rozumieją to, co w nich się dzieje. Abyśmy ich nie odradzowali. Żebyśmy nie odradzali ich. Ale, prawie na, pozbudzowali. Ale właśnie odwrotnie, dodawali otuchy. Pocieszowali. I pocieszali. A uistiovali, że ani w tomto wieku ich Pan nie opuści. I zapewniali, że nawet w tych latach, które przeżywają, nie opuści ich Pan. Veľmi je dôležité. Bardzo ważne jest, ako pripravujeme tú budúcu generáciu. V jaký spôsob przygotowujemy tę kolejną następną generację, aby mohli prevziať to ďalšie riadenie. Żeby mogli przejąć te następne kierowanie tej rodziny. A tu by som chcel osloviť najprv vás, otecko. I tu chciałbym zwrócić się w pierwszym rzędzie do was, do ojców. A chciałby są was, młodzi mężowie. I chciałbym was, młodzi mężczyźni, którzy przygotowujecie się do zawarcia związku małżeńskiego, abyście si zobrali tu swoją odpowiedzialność. Żebyście wzięli na siebie swoją odpowiedzialność, abyście swoim dzieciom nie mówili, że to nie rób. I żebyście swoim dzieciom nie mówili do swoich dzieci tego nie rób, albo nie krytyzowali, co robisz, jak robisz. Albo nie krytykuj, co to robisz, jak to robisz. Ale znajdź si czas. Ale znajdź sobie czas na swoje dzieci, na swoje dziecko, na swoich synów, na swoje córki. Sadnij si z nimi. Usiądź razem z nimi. A wyswetluj. I wyjaśniaj im. Dlaczego to, a to nie jest dobre. Dlaczego to i to nie jest dobre. A prečo to a to jest dobre. I dlaczego to i to jest dobre. A prečo to a to by si mali vyvoliť. I dlaczego to i to mieliby wybrać sobie. Znajdź si czas. Znaleźć sobie czas. Wiecie, ja som jednego czasu, wiecie, w pewnym okresie, w tym biegu swojego życia, w tym zabieganiu w swoim życiu, miał mało czasu na swoje dzieci. Nie miał dostatecznie czasu, żeby poświęcić go swoim dzieciom. A moja małżonka, kiedy som przyszedł do domu, powiedziała, ten a ten proste jej robił problem. I moja żona, kiedy przyszedłem do domu, powiedziała, ten i ten sprawiał mi kłopoty, problemy. Przyszedł som k niemu. To przyszedłem do niego. Szwich. I łup go. Moja manželka. I moja žena sa díva na mňa. Patrí na mne. Ale čo to robíš? Co ty robíš? No tak, som predsa otec, nie? No prečože jestem tátom, nie? No to viem, že si tátom. No a ona mówi, no ja viem, že jesteś tátom. To o tym nie wątpię w to. Ale že čo robíš, to by si mal vedieť. Ale to, co ty robíš, miałbyś wiedzieć. Hovorím, tak trestem. Ja mówię, no to każe. Ale vieš, čo teraz treseš? Ale ona mówi, czy wiesz, co ty teraz każesz? No, mal by som wiedzieć. Ja mówię, no powinienem wiedzieć. Nie wiesz. A ona mówi, nie wiesz. Każesz to, co si na nim zaniedbałeś. Każesz to, co zaniedbałeś nad nim. Uchowaj. Ja mówię, o! Taka sowa ze mnie wyleci. I teraz taka sowa znowu ze mnie wyleci. A mówię, maminka. Ja mówię, żono. Nie hovor dalej. Nie kontynuuj. No bo jeszcze ty możesz. A wiesz, ty, może ty też możesz oberwać jeszcze. Nigdy som na moją manżelkę nie zdwihol ruku. Nigdy nie podniosłem ręki na moją żonę. Pan Jezus to wie. Pan Jezus wie o tym. Nigdy. Nigdy som jej fizycky nie ubliżył. Nigdy fizycznie nie ubliżyłem jej. Ale wiecie, niekiedy były takie pohnuty. Ale wiecie, czasami były takie momenty, kiedy sa pohla vo mnie ta sova. W których poruszyła się we mnie ta sova. A robiła takie brr, brr, brr. I zrobiła takie brr, 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 brr. A potem som začal rozmýšľať. A potem zaczynałem myśleć nad tym, że som ozaj má pravdu tá moja žena. Rzeczywiście moja żona ma rację.
że nie mam czasu na toho mojego syna. Nie mam zbyt za dużo czasu na mojego syna. Nie miał som mu czas, kiedy wyswetlić, że to, co robi, a jak robi, nie miałem to nie robi. Czas, żeby wyjaśnić mu, że to, co robi, albo to, czego nie robi, dlaczego to robi. Aby som to wyswetlił. Żebym wyjaśnił mu to. Aby som sa s ním porozprával. Żebym porozmawiał z nim. A potem, aby som sa s ním skamarátil. A potem, żebym tak bardzo skolegował się z nim. Pohrál sa s ním. I pobawił się z nim. Ja som mal czas, len toľko, aby som už bol. Ja miałem tyle czasu tylko, żeby mu upnąć w tyłek. A myślał som si, že to je všetko. A myślałem, że to jest całe wychowanie moje. Ale to, co som zameškal, ale to, co ja zaniedbałem, to do dnes vidím. Do dzisiaj mogę oglądać. Pri mojich deťoch. Widzę to u moich dzieci. To, co som nemal na nich čas. To, kiedy nie miałem czasu, aby som formoval ich mladý charakter. Żeby formować ich młody charakter. Aby som im żeby wyjaśniać im, aby som trávil s nimi čas. Żeby spędzać z nimi czas. Teraz już spolieham len na Božiu milosť. Teraz polegam już tylko na Bożej łasce, że to, co som ja zamieszkał, że to, co dotychczas ja zaniedbałem, że Pán Boh sa zmiluje nad nami. Że Pán Bóg zmiłuje się nad nami. Zmiłuje sa nad tą moją i zmiłuje się nad moją następną generacją. Wiecie, my musimy przyprawić nasze dzieci do życia. Wiecie, musimy przygotować nasze dzieci do życia. My nie możemy trzymać nasze dzieci w inkubatorze. Nie możemy trzymać nasze dzieci w inkubatorze. My nie możemy odizolować nasze dzieci od świata. Nie możemy odizolować naszych dzieci ja od świata. Uświadomiłem, że aj tohoto zacnego chłopczyka. I uświadomiłem sobie, że tego cennego chłopczyka raz pójdzie do szkoły. I on pewnego dnia pójdzie do szkoły. Pomiędzy kolegów. Między rówieśników. Między swoich rówieśników. A ja będę musieć, ja nie będę mógł być stale nad nim. I ja nie będę mógł ciągle czuwać nad nim. Nie będę mieć stale nad nim kontroli. Nie będę mógł ciągle kontrolować go. Będę musiał potrafić puścić go. Ale ja muszę na ten dzień przygotować. Ale muszę przygotować go na ten ja dzień. Na tę sytuację. I ja muszę przygotować go na tę sytuację. A to nie len tym, że zarabiam pieniądze. I to nie tylko w ten sposób, że zarabiam pieniądze, żeby miał spodnie. Albo aby miał koszulę i kabat. Albo żeby miał kurtkę i koszulę. Ale moja powinność sięga głębiej. Ale mój obowiązek idzie głębiej. Aby jego charakter. Żeby jego charakter. Jego wnętrze. Jego wnętrze. Było tak przygotowane. Było przygotowane w ten sposób. Aby kiedy pójdzie się pozrzeć wąż. Że kiedy swoich kamaradów wyjdzie i popatrzy na swoich kolegów w tym świecie, aby był dostatecznie pewny, żeby był dostatecznie pewny, aby wiedział powiedzieć kamaradom nie, żeby wiedział powiedzieć do kolegów nie, aby wiedział powiedzieć grzechu nie, żeby potrafił powiedzieć nie grzechowi. A wiecie, tu jest takie słowo, że ten Sychem wziął dynę. I tutaj czytamy, że Sychem wziął tę dynę. A z tego waszego polskiego przekładu. I z tego waszego polskiego troszkę czuję to nasilie. Tłumaczenia stwierdzam, że czuć to takie nasilie. Takie jak to dobrze przetłumaczyć? Takie wyrwać takim, wiecie, takim naciskiem, o. Niekiedy te nasze dzieci zażywają taki to natlak. Niekiedy nasze dzieci przeżywają taki nacisk z tego świata. A musia za z tym musia wiedzieć powiedzieć nie. I muszą wiedzieć, żeby powiedzieć nie. Musia wiedzieć jednego dnia powiedzieć, że nie będziemy grzeszyć. Muszą potrafić pewnego dnia powiedzieć nie, ja nie będę grzeszył. Wspominam, kiedy som chodziewał autom, a mój syn sedal wedle mnie. Ja pamiętam, kiedy jechałem pewnego dnia samochodem i mój synek siedział obok mnie. A tak som mu rozprawał. I mówiłem do niego. Syn mój. Synu mój. Chrám sa, aby si sa neotvoril takýmto a takýmto kamarádom. Strzeż się, żebyś nie otworzył się takim i takim kolegom. Lebo wiesz, prídu kamarádi a povedia. Skús drogi. Ponieważ wiesz, przyjdą koledzy i powiedzą, wypróbuj narkotyk. A potem niekolkokrát ci to dają z darma. A ileś tam razy dają ci to za darmo. A potem zniknie nawyk. A potem przyzwyczajenie urośnie. A potem cię wciągną do tego. I potem zostaniesz wciągnięty w to.
A może się stać, że już on nigdy to nie będziesz wiedzieć. I może się wydarzyć, że z powrotem już nie będzie drogi. Chrań się tego pierwszego. Strzeż się tego pierwszego. Abyś nigdy nie skusił. Żebyś nigdy nie spróbował. Abyś to nigdy nie wziął. Żebyś nigdy nie zażył to. Chrań się tego, abyś swoją koronkę chodził do automatu. I strzeż się tego, żebyś swój pieniądz rzucił do automatu. Lebo zdá sa to také nevinné najprv. Ponieważ takie niewinne wydaje się to z początku. Ale potom ti to zoberie celú peniaze. Ale potom weźmie ci to całą portmonetkę. A zoberie ti všetky, celú tvoju existenčnú i možnosť. Całe twoje możliwość istnienia. A tak som mu rozprával. I mówiłem do niego. A prišiel čas. Przychodzi taki czas. Keď ma 15 rokov. Kiedy ma 15 lat. Teraz na jesień som ho pustil do Bratislavy do szkoły. I teraz na jesieni wypuściłem go do Bratysławy, żeby studiował. A wiem, a mam znajomość. I wiem, uświadamiam sobie. A to mi młodzi ludzie mówili, którzy w Bratysławie studiują. I to młodzi ludzie mówili do mnie, którzy studiują w Bratysławie. Większość młodzieży. Że większość młodzieży drogują. Biorą narkotyki. Alkoholizm. I alkoholizm jest tam. A nieczysty sposób życia. I nieczysty sposób życia. Ja sam sobie uświadomiłem, że ja muszę puścić swojego syna. I uświadomiłem sobie, że muszę wypuścić swojego syna. Ja nie mogę trzymać w inkubatorze. Nie mogę trzymać go w inkubatorze. A teraz się ukaże. I teraz pokaże się, że co są. Co są ja. Co ja zasiewałem. Co są inwestowałem do mojego. Co ja inwestowałem w mojego syna? Wiecie, jaką są maluskość. Czy wiecie, jaki żal miałem? Ja sam widział tu swoją niedostateczność. Widziałem ten mój niedostatek. Widział sam to, że mogłem więcej czasu strawić ze swoim. Widziałem to, że mogłem więcej czasu poświęcić mojemu synowi. Widział sam to, że mogłem mu jeszcze więcej rozprawić. Widziałem to, że mogłem jeszcze więcej mówić, rozmawiać z nim na ten temat. Mogłem się z nim więcej jeszcze modlić. Mogłem jeszcze więcej modlić się z nim. Mogłem mu być większą pomocą, a oporą. Mogłem jeszcze większym wsparciem być dla niego jako tata. A nagle przyjdzie ten czas, przychodzi. I musiałem wypuścić go. I wołałem do Pana. Panie Jezu, bądź mi miłościwy. Czuję taki niedostatek w sobie. Jako ojciec. Niedostateczny są jako mężel. Mam braki w małżeństwie. Niedostateczny są jako kazatel. Mam braki jako pastor. Niedostateczny są we wszystkim. Mam we wszystkim braki, Boże mój. Czuję, że są odkazany len na Twoją miłość. Czuję, że jestem zależny tylko od Twojej łaski. Zmiłuj się nade mną. A czekał są prawe sprawy. I czekałem pierwsze wiadomości od niego. A kiedy przychodzi, no, ako si sam mal synu? A kiedy wraca do domu, to pytam, jak by się miałeś, synu? Masz kamaratów. Czy masz kolegów? Aki są ty kamaraty? Jacy są ci twoi koledzy? Zaujímal som sa. Zaciekawiłem się. Interesowałem. Naraz mi mówi mój syn. I nagle mówi do mnie mój syn. Tati. Tato. Hrozne, co tam jest. Coś strasznego tam się dzieje. Predstav si, wszyscy moi spolužiaci są. Wyobraź sobie, wszyscy moi koledzy palą papierosy. Tak mnie wszyscy drogują. Prawie wszyscy zażywają narkotyki. Żyją nieczystym seksualnym. I żyją nieczystym sposobem seksualnym. Już 15-latki. A mówi, aż mi jest to szpatne, tati. I mówi, źle mi jest tego, tato. Kamarada. Ja pytam, czy masz jakiegoś kolegę? Mówi, no już są si naszy. Ja mówię, no znalazłem jednego. Ja mówię, ma, rozumiecie się. A pytam go, czy rozumiecie sobie nawzajem? A on mówi, wiesz, tati. A mówię, wiesz, tato. Preto som sa ho tak zaujal. Dlatego tak zainteresowałem się nim. Bo ja veľmi mám rád bicykle. Ponieważ bardzo lubię rowery. A tento kamarád. I ten mój kolega. On sportuje prawie tym sposobem. On uprawia sport właśnie tym sposobem. Ale aj on drogował. Ale i on też zażywał narkotyki. A tak jest to aj fajczył.
I tak samo palił. A ja są mnie taka lutość bola nad nim. I taki żal był w moim sercu. A więc podszedłem do tego kolegę i mówię: wiesz co? Czy wiesz co? Precz ty palisz? Dlaczego palisz? Wszyscy palą. No przecież wszyscy palą. Wszyscy nie, ja nie palę. Wszyscy nie, no przecież ja nie palę, mówi mu mój syn. A ty precz nie palisz? A ty dlaczego nie palisz? Bo nie chcę być otrokiem. Wiesz, nie chcę być niewolnikiem. A mówi, no ale ja już muszę. On mówi, no ale ja już muszę. Ja już są tym otrokiem. Ja już jestem tym niewolnikiem. A mój syn mu mówi, wiesz co? Mój syn mówi do niego, wiesz co? Jeszcze teraz nie jest skoro. Jeszcze teraz nie jest za późno. Jeszcze teraz, gdybyś się złożył. Jeszcze teraz, gdybyś to wszystko położył. Tak, ja się będę za ciebie modlić. To będę modlił się za ciebie. A Pan Bóg ci da od to swobodę. I Pan Bóg uwolni cię od tego. On się pozrzał tak na niego, czy to myśli ważne. Popatrzył tak na niego, czy poważnie to myśli. A widział, że mój syn to bere ważne. Widział, że mój syn poważnie do tego podchodzi. A odszedł ten kamera. I ten kolega odszedł. O tydzień przyszedł za nim. Za tydzień przyszedł do niego. Zachycił go tak to za rękę. I wziął go za rękę. A mówi, Palko. I mówi, Palko. Podarło się. Udało mi się. Dziękuję ci. Dzięki ci. Że się sam modlił. Że modliłeś się. Już nie muszę palić. Nie muszę już więcej palić. A tak postupnie ten to chłopiec wszystko odozdawa. I ten chłopak, ten jego kolega wszystko oddaje powoli. A mówi mi chłopiec. I mówi mój syn. Wiesz co, tati? Tato, wiesz co? Cała trieda nam zazdrości. Cała klasa zazdrości nam. Że my nie musimy fajnie. Że nie musimy palić. Nie musimy drogą. Nie musimy brać narkotyk. Nie musimy być w nich wecji. Nie musimy mieć udział w tych rzeczach. Teraz zapytają. I teraz zadają pytania. Ako to można? Jak to jest możliwe? A ja im możem o tym rozprawić. I mogę im mówić o tym. Ja są cieciel, że ten... Że tak wiele są chybowa. Ja czułem, że takie wielkie błędy popełniałem. Że są mało, tylko niedostatków w tej wychowie. Że tyle, tak niedostatecznie wychowałem go. A tak są wolał na Pana. I Boże, czułem, miłość. I wołałem do Pana i mówię, Boże, zmiłuj się. Ale co mi się na rodzicowskie združenie. A kiedy szedłem na spotkanie rodziców. Tak naraz przyszła tam ku mnie jedna żena. Nagle przychodzi pewna kobieta do mnie. Tak jej żarli oczy. I tak jej oczy promieniały, twarz. Myślałem, że to jest siostra ze zboru. Myślałem, że to jest jakaś siostra ze zboru tam. Bo mnie mnoho ludzi pozna. Bo wiele ludzi zna mnie. A ja nie znam, nie pamiętam niektórych. Ja tak uśmiecham się tak. Ja tak uśmiecham się do niej. A ona mi mówi. A ona mówi. Wiście ojciec Palko. Czy pan jest tata od Palka? Mówię, a. Ja mówię, tak, jestem. No myślałam, są, lebo za wiele mi podoba. No myślałam, ponieważ bardzo jesteście podobni. A mówi, a ona mówi, chcę wam powiedzieć. Chcę wam powiedzieć. Jaka jestem szczęśliwa. Jaka jestem szczęśliwa. Że mój syn zastrzegł. Że mój syn spotkał się z Pana synem. To, co som ja nie wiedziała wyhovoriť mojemu synowi. To, co ja nie potrafiłam po prostu wymówić mojemu synowi. To Palko, kiedy mu powiedział. To Palko, kiedy powiedział mu. Tak od Palka si to przyjął. To od niego przyjął. A nie ma dnia, kiedy nie wspominał mój syn doma Palka. I nie ma dnia, kiedy mój syn nie wspominałby na niego. A mówi, Palko by to inaczej robił. I on kiedy mówi, to Palko inaczej by to zrobił. A wiecie, kiedy on puścił tego chłopca precz? A wiecie, kiedy mojego chłopaka wypuszczałem precz? Panie Jezusiu. Panie Jezu. Kiedy się to moje dziecko odozda? Kiedy to moje dziecko odda się Tobie? Ale ja som nigdy na niego nie robił. Ale ja nigdy nie naciskałem na niego. Nigdy som mu nie mówił, Palko, już by się za mało oddał. Nigdy nie mówiłem mu, Palko, ale już powinieneś oddać swoje życie Panu. Ja som sa modlił. Modliłem się. Ja som to len Panu mówił. Ja tylko Panu mówiłem, zwierzałem się z tym. A kiedy przychodziło owocie. A kiedy przychodził owoc. Kiedy jego kamaraci zaczęli naśladować Pana. Kiedy jego koledzy zaczęli naśladować Pana. Przyszedł za mną. Przychodzi do mnie a mówi, i mówi: tacinko, tato, ja chcę przyjąć Pana. Ja chcę przyjąć Pana Jezusa. A ja go chcę wyznać w krście. Ja chcę ochrzcić się na wyznanie wiary. A ja sam płakał. I płakałem. A są bardzo wdzięczny. I bardzo jestem wdzięczny. Wiem, że to nie są moje zasługi. Wiem, że to nie moje zasługi są. A on chce naśladować Pana.
I on chce, pragnie naśladować Pana. Jest to zápas rodziców. To jest walka rodziców. Za tu następującą generację. Za tę następną generację. Wiecie, ten chłopiec, kiedy... Ten chłopak, kiedy... Z nim pozrem, kiedy po prostu widzimy się, spotkamy się. Kiedy si chcę z nim pozrzeć z oczu do oczu. A kiedy chcę spojrzeć mu prosto w oczy. Tak ja muszę tak to dziwać. To muszę tak podnieść Palko, oczy. Mówię, Palko, popatrzmy sobie w oczy. O głowę wyższy. Głowę wyższy ode mnie. Silniejszy. Mocniejszy. Kiedy som ho chciał trestać. Gdybym chciał go teraz karać. Tak by mi chwycił ruki. To chwyciłby mi ręce. A powiedziałby. Powiedziałby. Ale tato. Ale tato. Nie żartuj. Nie wygłupiaj się, nie żartuj. A mógłbym się złościć. I mógłbym, nie wiem jak się złościć. Taki jak Mateusz. Taki jak Mateusz. Jeszcze większy. Dziękuję. Niekiedy przyjdzie czas, kiedy nam wypadnie mu obozy z rąk. Czasami przyjdzie czas, kiedy te lejce wypadną nam z rąk. A prewezmu inni. A inni przebiorą. Tu sztafetę. Ale tę pałeczkę. Inni prewezmu. Te obozy. Inni przejmą te lejce. A jest otázka. I pytanie jest. Ako sme pripravili? Ako pripravíme našu budúcu generáciu? Jak przygotujemy, jako przygotowujemy tę następną generację? A to musimy zacząć już od mała. Ale musimy to zacząć od małego. Wiecie, mamy wielki strom. Wiecie, mamy duże drzewo. A całe jest to prerastené, to drzewo. I całe takie przerosłe to drzewo. W zahradzie mam taką jabłoń starą. W ogrodzie mam taką jabłonkę, już jest stara. Tak som zawołał swojego ocka. I zawołałem tatę mojego. A mówię, ocko, byłoby trzeba tu jabłoń dać do porządku. Mówię, tato, trzeba byłoby coś z tym zrobić, z tą jabłonią. Taka gusta ta jabłoń, że... Takie gęste ma gałęzie ta jabłoń. Mój ojciec mówi, no... Mój tato mówi, no... To było trzeba już dawno. To już dawno trzeba było z tym zrobić coś. Teraz tu jabłoń będzie bardzo boleć. Teraz jabłoń będzie bardzo boleśnie odczuwała to. Musimy grube konary odpiąć. Ponieważ teraz musimy i grube gałęzie odciąć. Ale kiedy ta jabłoń się była formowana od mała... Gdyby ta jabłoń była formowana od mała... Każdą jesień, właśnie każdą zimę... I boli ostryho, każdą zimę obcinalibyśmy gałęzie... Tak by już miała krasny swój twarz. To miałaby już piękny swój kształt. Byłaby prehradna. I byłaby taka prze... No nie wiem, byłoby widać na drugą stronę. A to owocie ku każdemu tomu jabłku by się dostało światło. I do każdego tego jabłka miałoby dostęp światło. Do każdego jabłczka by się oprało słońce. I do każdego jabłka mogłoby oprzeć się słonko. A mogłoby pięknie dozrywać. I mogłoby dorastać. Ale to tu masz. To masz jako step. To masz taki porozrzucany jak step. Step. To proste jak co takie. Tam gdzie się da ukryć jaka uścina. Aha, tam gdzie da się coś ukryć, także taki gęste zarośla. Gąszcz? Także przedstawcie si. A więc wyobraźcie sobie. Mój ojciec powiedział. Mój tata powiedział. Było trzeba już tuto jabłoń od wtedy usmerniować. Już od wtedy było trzeba kierować tę jabłonkę. A ja som wtedy pochopił mnohe rzeczy. Ja wtedy zrozumiałem wiele rzeczy. Przyszedł za mną profesor. Przychodzi do mnie profesor wychowania fizycznego. A mówi, pan Barkocy. I mówi, panie Barkocy. Macie tak skopnych chłopców. Takich zdolnych macie synów. To są rodzeni futbolisty. To są rodzeni piłkarze. A ja są... Stryk. I ja uciąłem. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Oni si mogą zagrać futbol. Mogą na podwórku kopnąć do balona. Ale są nie do przodu myślał. Do piłki. Ale już do przodu myślałem. Że ci moi synowie, jak będą grać profesjonalnie futbol, kiedy będą profesjonalnie, będą graczami profesjonalnymi, najwięcej zapasów będzie odgrywać w niedzielę.
to najbardziej tych meczy piłki będzie miało miejsce w niedzielę. Prawie wtedy, kiedy Boży lud. Właśnie wtedy, kiedy Boży ludzie są razem. Nie będą pod zwuką Bożego słowa. Nie będą słyszeć słowo Boże. Oni będą usłyszeni futbolistami. Oni będą profesjonalnymi piłkarzami. Ale ich owoc nie będzie dobry. Nie będą mieć Pana Jezusa. Nie będą mieli Pana Jezusa. Nie będą mieć czasu na Niego. Nie będą mieli czasu na Niego. A mówię im, dziękuję. I mówię do nich, ja dziękuję. Nie będziemy za dalej. Ako wy możecie? Nie będziemy dalej po nie prostu na ten temat mówić. Za tych chłopców. Jak Pan może? Czy nie ma Pan odpowiedzialności za tych synów? Taką to nadherną budućność. Taką wspaniałą przyszłość. Niektórzy rodzice by się cieszyli, gdyby mieli takich synów. Niektórzy rodzice po prostu cieszyliby się, gdyby mieli takich synów. A ja się cieszę. Ja mówię, ja też się cieszę. A ja wiem, że ty to moi synowie nie są rodzeni futbolistami. I wiem, że ci moi synowie nie są tylko rodzeni piłkarze. Ale wiem, że są rodzeni hudobnicy. Ale wiem, że też rodzeni muzycy. A na miejscu futbolu pójdą na hudobną szkołę. I zamiast grać piłkę nożną, to pójdą do szkoły muzycznej. Ale jeszcze budu mać wolny czas. A jeszcze zostanie im wolny czas. A orym, ja mówię, aby nie rozmyślali o futbale. Żeby nie myśleli nad piłką. Tak ich w wolnym czasie poszłem na malarską szkołę. To wyślę ich na szkołę malowania, tak? Artystyczną. A orym, a jeszcze budu mać. Ja mówię, jeżeli jeszcze będą mieli na futbol, taki, nie wiem, będą myśleć o piłce. Tak ich poszlę jeszcze na modelarski krużek. To wyślę ich na grupę kółko modelarskie. A potem już pójdę len spać. A potem już tylko zostanie czas na sen. Krucił ten profesor swoją głową. I ten profesor tak kręcił swoją głową. Ale dnes widzę. A dzisiaj widzę. Że te dzieci niektóre rzeczy wyradzili ze swojego życia. Że te dzieci niektóre rzeczy po prostu dali precz ze swojego życia. A pre niektóre rzeczy się otworzyli. I otworzyli się bardziej dla niektórych rzeczy. Otworzyli się pre hudbu. Otworzyli się dla muzyki. Pre umenie. Dla nauki. Otworzyli się pre Pana Jezusa. Otworzyli się dla Pana Jezusa. Pre żywot z Nim. Dla życie z Nim. A ja widzę, że mam... Że taki mam przegląd o tym, jak robią, a co żyją. I widzę, że mam przegląd o tym, w jaki sposób oni robią, co, jak żyją. I Pan Jezus przyświeca im do życia. To jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Pozwólcie za. Popatrzcie. Nie wiem, gdzie stała chyba. Nie wiem, gdzie Jakub zrobił błąd. Nie wiem, gdzie urobiła Lea chybu. Nie wiem, gdzie Lea zrobiła błąd. Lebo to była jego córka, jej córka. Ponieważ to jej córka była. Ale jedno wiem. Ale wiem jedno, że nie była ta Dina przyprawiona. Że ta Dina nie była przygotowana, aby wyszła won, żeby wyszła na zewnątrz. Poglądnąca do świata, żeby wyszła i popatrzyła w ten świat. Aby powiedziała grzechu nie. Żeby powiedziała nie grzechowi. A to nie zacznie wtedy przy młodych ludziach, kiedy już idą precz od rodziny. I to nie zaczyna się wtedy u młodzieży, kiedy już wychodzą od rodziny. Kiedy idą na internatne bywanie. Kiedy idą na mieszkanie poza domem. Ale jeszcze w domu. Ale jeszcze w domu. Jeszcze przy matce. Jeszcze przy mamusi. Ta mamusia, ta matka ma wiedzieć, wyswetlować swoje córce. Ta matka musi wiedzieć, wyjaśnić, umieć wyjaśnić to swojej córce. A te seksualne problemy i tak, matka musi wiedzieć, rozprawa ze swoją córką. I tak samo mama musi wiedzieć i rozmawiać ze swoją córką tak samo o problemach seksualnych. Lebo jak matka nie będzie rozprawać swojej córki. Ponieważ jeżeli mama nie będzie coś mówiła do swojej córki. Matka nie będzie wyswetlować. I mama nie będzie wyjaśniać. Tak jej to wyswetli świat. To świat wyjaśni jej. A syn Hamora powie, prosim cię. A syn Hamora powie, a proszę cię. Gdzie ty żyjesz? Gdzie ty żyjesz? Przecież jest 21 stulecie. 21 wiek, no nie? A potem uczy ich świat. A potem świat naucza ich. A córki nie będzie opowiadać nie. I córki nie potrafią wzeprzeć się. A widzę tu bolest w sercach bratów. Widzę ten ból w sercach braci. A oni się zoprali.
I oni wesprzeli się. A zobrali tu uzdu z rąk. I wzięli te lejce z rąk swojego taty. Zobrali rzeczy do swojej. Wzięli te rzeczy do swojej ręce. Jedna boleść dynina. Jedna boleść dyny. A przychodzi dalsza boleść. Przychodzi kolejna. Ty synowie išli a pomstili. Synowie idą i zemszczą się. A całe to miasto. I całe miasto. Wszystkich mężów. Dalsza boleść. Wyrżnęli. Kolejna boleść w sercu Jakuba. A Jakub nie wie z tym, co robi. Jakub nie potrafi się z tym poradzić. Gdyby za bol postawił Lewimu. Gdyby przyszedł do Lewiego. Tak by Lewi powiedział. Lewi powiedziałby mu. Tata. Tata. Nie, siedź kludnie. Siedź po cichu. To. Ty już do tego nie masz. Nie masz co mówić w to. Jesteś już stary. Jesteś już stary. Ty si do teraz mówisz. Dotychczas ty mówiłeś. Teraz ja będę. Teraz ja będę. Żal. Niestety. Że Jakub musiał widzieć owoc toho, co zamieszkał. Tego, co zaniedbał. Mili ojcowie, mili kochani matki. Ojcowie i kochane matki. Najlepszy jest stromczek strychać już od mała. Najlepiej jest, kiedy drzewko przycina się już z młodości. Abyście wiedzieli dobrze, tento konar niecham. Żebyście wiedzieli, że tę gałązkę zostawię. A tento konar niecham. Te też zostawię. To będą główne konary. To będą te główne, takie te nośne gałęzie. A to odstrygniemy. Ale to odetnę. Toto odstrygniemy. To odetnę. Toto odstrygniemy. I to odetnę. A tu niech to pięknie rasta. A tutaj niech wzrasta. Niech tędy się rozwija. Niech miłuje Pana. Niech kocha Pana. Niech ma wstęp. Niech ma stosunek do pracy. Do pracy. A, do piękności. Niech ma wstęp trzeba z tej pracy. Niech ma stosunek i do pracy. Niech ma wstęp kurwę. Niech ma stosunek do muzyki. Albo może osławać Pana. Ponieważ może w ten sposób chwalić Pana. Ale bojowe umienia. Ale walki, sztuki walk. Szmik. Po prostu odetniemy. Karate. Karate. Szmik. Odetniemy. Futbal. Piłka nożna. Szmik. Odetniemy. A inne zaujmy. Inne zainteresowania. Agresywne gry. Takie te agresywne zabawy. Szmik. Odetniemy. Ale damy przychod tym rzeczom. Ale damy możliwość tym rzeczom. Które mogą być użyteczne dla ich życia. Które mogą okazać się pożyteczne dla ich życia. A i pre ostatnich. I dla reszty. Jakub widzi. Że rzeczy się wywijają inaczej, jak sobie to on przedstawił. Jakub widzi, że rzeczy w innym kierunku idą, jak on by sobie tego to wyobrażał. A wiecie, nie wszystko my rozsiewamy. Wiecie, nie wszystko to my siejemy. Nie tylko to żniemy, co zasialiśmy. A nie tylko to zbieramy, co zasialiśmy. Ale Pan Jezus mówi. Ale Pan Jezus mówi, że przyjdzie w nocy nieprzyjaciel. Że w nocy przyjdzie nieprzyjaciel. A nasieje kukol. I zasieje konkol. W nocy przyjdzie nieprzyjaciel, a nasieje to, co myśmy nie siali. W nocy przyjdzie nieprzyjaciel i posieje to, co my nigdy nie sialiśmy. A preto musimy dbać na to. I dlatego musimy dbać na to, że kiedy jeszcze burina mała, że kiedy jeszcze ta dzika trawa jest mała, abyśmy wtedy wytrwali tu burinę. Żebyśmy już wtedy wyrwali tę trawę. Lebo kiedy się rozszerzy korzenie, kiedy te korzenie zgłębiają się, pletu sa z korzeniami tej użytecznej rośliny, wiążą się z korzeniami tej pożytecznej rośliny, a kiedy to rwiecie, tak to nieużyteczne, a z użytecznym. To jedno z drugim tak samo wyrwiecie. Ale to w czas trzeba. Dlatego wcześniej już trzeba te rzeczy oczyścić. Usmernić. Zadać kierunek. Miła córka. Kochana córko. Ale pre ciebie ma Pan Bóg przyprawiony seks. Dla ciebie też tak samo Pan Bóg ma przygotowany seks. Ale w swój czas. Ale w swoim czasie. W małżeństwie. W małżeństwie. A będziesz to mieć aż po krwi. I będziesz tego mieć aż powyżej uszu. Poczekaj si swój czas. Poczekaj na swój czas. Mili młody mąż. Kochany młody człowieku. I dla ciebie ma Pan przygotowane seks. Wszystkie inne rzeczy.
Ale wyczekaj si swój czas. Ale poczekaj na swój czas. Przyjdzie czas małżeństwa. Przyjdzie czas małżeństwa. A będziesz miał wszystkie obok. I będziesz miał wszystkiego powyżej uszu. Ale kiedy przedwcześnie otrhávame rzeczy. Ale kiedy my przedwcześnie zrywamy pewne rzeczy. Tak nam strpną zuby. To wtedy ścierpną na zęby. Wiecie, kiedy przedwcześnie chcecie otrhnąć jabłko. Wiecie, kiedy jabłko chcecie przedwcześnie zerwać z drzewa. Ono nie jest zrele. Ono nie jest jeszcze całkiem dojrzałe. Tak otrhniecie halus. To gałąź tym tak samo oderwiecie. Ale kiedy jest zrele jabłoczko. Ale kiedy to jabłko jest już dojrzałe. Samo dotkniecie. To tylko dotkniesz go. A ostanie ci w rękach. Ono zostanie ci w rękach. Musisz wiedzieć czekać na Pana. Musisz potrafić oczekiwać Pana. Aby si aj ty dozrel. Żebyś dojrzał tak samo ty. Dozrel do małżeństwa. Dojrzał do małżeństwa. Dozrel do wzťahu. Dojrzał już do relacji. Lebo jak trhasz dziewczę skôr. Ponieważ kiedy dziewczynę wyrywasz wcześniej. Ako ona dozrela. Kiedy ona dojrzała. W swoim sercu. To w swoim sercu. Pre małżeński wzťah. Dla relacji w małżeństwie. Możesz urobić szkodę w rodzinie. Możesz po prostu popełnić błędy i szkodę w rodzinie. Ulomisz halus. Złomisz, zerwiesz całą gałąź. A potem ci strpną zuby. A potem zęby ścierpną ci. A nie będziesz miał z tego radości. I nie będziesz miał radości z tego. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Wszystko na tej ziemi ma swój czas. Wszystko na tej ziemi ma swój czas. Tak są rzeczy młodości. I tak jak rzeczy młodości. Tak aj rzeczy, które są starości. Tak samo i rzeczy w starości. Ale my musimy poznać swój czas. Ale musimy poznać swój czas. A wiecie co, ja są to bardzo obdziwował. Co, bardzo podziwiałem to. A każdy rok to obdziwuję. I w każdy rok podziwiam to. 15 sierpnia. Kiedy 15 września. W Komarnie. Na elektrycznych słupach. Na słupach prądu. Na drutach. Czyli na tych drutach. Siedzi lastowiczki. Siedzą jaskółki. Zaujímavý dátum. Ciekawa data. Gdzie mają te lastowiczki kalendarz? Gdzie jaskółki mają kalendarz? Oni wiedzą swój czas. Wiedzą, znają swoją porę, swój czas. Zwierzęta poznają swój czas. Zwierzęta poznają swój czas. Len człowiek tylko nie wie swój czas. Człowiek nie pozna tego czasu. Czy wiecie dlaczego? Bo cała przyroda. Cała przyroda patrzy na Pana. Cała przyroda osławuje Boga. Cała przyroda uwielbia Pana. A preto pozna swój czas. Dlatego pozna, kiedy nadejdzie jej czas. Len człowiek tylko nie dziwa na Pana. Człowiek nie patrzy na Pana. Człowiek gradzi na seba. Człowiek patrzy na siebie. Na swój egoizm. Na swój egoizm. Trha pre seba veci w niezrelom czasie. I ty dla siebie zrywa rzeczy w czasie niedojrzałym. Niezrelą stawę. W stanie niedojrzałym. Trpną mu zuby. I ścierpną mu zęby. A człowiek żyje w boleści. I człowiek żyje w boleści. Ale 15 sierpnia. Ale 15 września. Widzę na drutach jaskółki. Świtoria. I one tak świergocą. Widzę na drugi dzień. Wyjdę na drugiego dnia. Jeszcze niejakie się pozbierali. I jeszcze kilka tam się zgromadziło. Widzę na trzeci dzień. Widzę już trzeciego dnia. A już tam nie siedzi na drugim. Już ani jedna nie jest tam. Oni poznali swój czas. Oni poznali swój czas. A ty musisz poznać swój ty czas. Ty też musisz poznać swój czas. A Jakub musiał poznać swój Jakub czas. Jakub musiał poznać swój czas. Czas. Preto. Aby mógł formować swoją rodzinę. Czas po to, by mógł formować, ukształtować swoją rodzinę. A potem przyszedł czas. A potem przychodzi czas. Kiedy siedział pod tym stromem. Kiedy siedział pod drzewem. A używał owoce tego. I używał owoc tego. Czemu się w życiu darował? Czemu poświęcał się w życiu? Żal Jakubowi strpli zuby. Niestety zęby Jakuba ścierpnęły. A miał wiele bolesti. I wiele bólu przeżywał. Nie będziemy już dalej pokraczować tym to smerom. Nie będziemy już w tym kierunku kontynuować dalej. Ale potem. Ale potem. Potem uwidział to. Potem zobaczył to.
że on wcale nie nasledował Pana. Że całkowicie nie naśladował swojego Pana. A zaczął odstraniać cudzych bogów. I zaczął wypędzać obcych bogów. Wiecie, kiedy zaczął używać owocje, to kisłe owocje. Kiedy zaczął jeść ten kwaśny owoc. Tak zaczął czyścić ze swojego żywota precz cudzych bogów. To zaczynał oczyszczać swoje życie od obcych bogów. Nie mógł to skorej robić. Nie mógł wcześniej to zrobić. Nie mógł skór dohliadnąć, Rachel, co to masz pod tym sedadłem? Czy nie mógł wcześniej powiedzieć, Rachelo, no co tam trzymasz pod tym siedzeniem? A ona miała tam ukrytych cudzych bogów. Ona miała tam skrytych obcych bogów. Wiecie, te dzieci rosły w domu. Czy dzieci wzrastały w domu. A byli taki rozpodzieleni. Byli rozdwojeni. Na jednej stronie ojciec mówi o jedyną... żywą Bogu. Na jednej stronie tata mówi do nich o jedynym żywym Bogu. Ale w domu mamy bożyko. Ale w domu są tacy bożki są. Asi praca nie jest dostatecznie mocny ten Bóg, może, kiedy jeszcze potrzebuje takich, kto pomoże. Może chyba nie jest dostatecznie silny ten Bóg, kiedy potrzebuje takich pomocniczków. No a tak to... No i w ten sposób... Póki nie pójdziemy jasnie, a zretelnie za Panem Jezusem. Jeżeli bardzo jasno i świadomie nie pójdziemy za Panem Jezusem, tak nasze dzieci zostaną rozpolcie. To nasze dzieci będą rozdwojone. A nie będą wierzyć w tego jedynego wszechmocnego Boga. I nie uwierzą w tego jedynego wszechmocnego Boga Abrahama. Ale najpierw Jakubowi musieli strpnąć zuby. Ale najpierw Jakubowi musiały ścierpnąć zęby. On musiał poznać to, że jest bezmocny. Najpierw musiał poznać to, że już nie ma mocy. Aby całe swoje serce nakłonił. Żeby całe swoje serce skłonił do Pana. Mili młodzi ludzie. Mili młodzi ludzie. To jest właśnie moja ostatnia prednaszka. To jest właściwie dziś moja ostatnia usługa. Dlaczego ste ma pozwali sen? Dlaczego zaprosiliście mnie tutaj? Ja was bardzo proszę. Bardzo proszę was. Pamiętajcie na te to słowa. Pamiętajcie o tych słowach. Jeste młody. Jesteście jeszcze młodzi. Jeste na startowacie. Jesteście na linii startu. Nic jeszcze nie pokazują. Jeszcze nic nie zepsuliście. Na do końca macie taką wygodną pozycję. Macie taką dobrą pozycję. Przyjęliście Pana Jezusa. Przyjęliście Pana Jezusa. Za swojego osobnego zbawiciela. Swojego osobistego zbawiciela. Jeszcze raz przejdźcie tymi to kazniami. Jeszcze raz przesłuchajcie te wszystkie wykłady. Kiedy pójdziecie do domu. Kiedy wracacie do domu. Zamyślicie się nad tymi rzeczami. Pomyśl o tych rzeczach. Proście Pana. Proś Pana. Panie. Panie. Tu są na startowacie ciary swojego życia. Tutaj stoję na linii startu swojego życia. Nic nie pokazane. Nic jeszcze nie zepsułem. O Panie. Panie. Pomóż mi. Pomóż mi. Ja Ci dwoweruję. Chcę zaufać Ci. Chcę, aby buduca generacja po mnie. Chcę, żeby następna generacja, która przyjdzie po mnie, żeby była błogosławiona. Chcę, a ja zakusić Ciebie. Chcę ja też spróbować Ciebie. Chcę żyć na Twoją sławę. Chcę żyć dla Twojej chwały. Chcę, aby Twoja moc a sława się ukazała. Chcę, żeby Twoja moc i chwała objawiła się w moim życiu. O, Panie. Panie. Biorę ważne Twoje słowa. Na serio podchodzę do Twojego słowa. Tak są bardzo mi wdzięczny. A więc bardzo jestem wdzięczny. Żeśmy mogli przeżyć te krasne chwile. Że mogliśmy spędzić razem ten wspaniały czas. A że właśnie po tych to prednaszkach. I że właściwie po tych usługach zaznie wystrzał i odezwie się strzał, a nastanie start. I wystartujemy. Ja sam modlim za to. Modlę się za to. Abyście wszyscy przyszli zwycięsko do celu. Żebyście wszyscy dobiegli zwycięsko do celu. Aby nikomu z was nie strapali zuby. Żeby nikomu z was nie ścierpnęły zęby. Ale abyście jedli słodkie ale owoce. Ale żebyście zakosztowali owoc słodki. A z tego to strapujcie. I tak samo z tego spotkania. Amen. Amen. Pójdziemy sam modlić. Będziemy modlić się teraz. Nasz drogi Panie Jezusie. Nasz drogi Panie Jezu. Z całego serca, z całego serca dziękujemy Ci za ten to tydzień, któryśmy mogli przeżyć. Za ten tydzień, który mogliśmy przeżyć. Prworadzie Ci ja dziękuję. W pierwszym rzędzie ja Ci dziękuję, Panie. Tak bardzo mi się ma obogacić. Tak bardzo wzbogaciłeś mnie.
tą laską a uprzejmością. Tą miłością i szczerością. Tych to moich drogich bratów. Ty moich kochanych braci i sióstr. Velmi sa radujem, Panie. Bardzo cieszę się, Panie. A tak cítim. I czuję, że si ma skrze nich velmi pożegnał. Że pobłogosławiłeś mnie bardzo przez nich. Skrze ich wieru. Przez ich wiarę. Skrze ich łaskę. Przez ich miłość. Skrze ich smet a hlad po Twoim słowie. Przez ich głód słowa Twojego. Dziękuję Ci za nich. Dzięki Ci, Panie, za nich. A ja sam modlę. I modlę się. A prosim Cię. Proszę Cię. Zachowaj ich. Zachowaj ich. Aby nikt z nich nie zginął. Żeby nikt z nich nie zaginął. Ale aby wszyscy doszli do celu. Ale żeby wszyscy zwycięsko doszli do celu. A używali słodkie owoce. I jedli słodki owoc. Owoce Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego. Owoce swojego życia. Owoc swojego życia. Niech je pożegnane Twoje imię. Niech jest błogosławione Twoje imię. To drogie imię Pana Jezusa. To cenne, drogie imię Pana Jezusa. W żywocie każdego jednego. W życiu każdego jednego z nas. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na wieki. Amen.